wykonało się. Oto nadchodzi król Jezus. On nas wyzwoli od Rzymian. Ludzie są podekscytowani przybyciem Jezusa. Hosanna! Wołają. Hosanna naszemu królowi! Jezus nigdy dotąd nie był w Jerozolimie tak wspaniale witany. Jeszcze nigdy ludzie nie krzyczeli tak głośno i radośnie. Kto to jest? Pytali mieszkańcy miasta. To jest Jezus z Nazaretu. Wyjaśniali ludziom ci, którzy z Nim byli. Nikt nie mówi tak o Bogu jak Jezus. Nikt nie czyni takich cudów jak On. Uzdrawia chorych, ślepi mogą znowu widzieć. Nawet umarłych budzi do życia. Jego przyjaciele mogą opowiedzieć wiele cudownych historii. Piotr, Jakub, Jan i inni. Od 3 lat podążają za Jezusem przez cały kraj jako Jego uczniowie, Jego apostołowie. Są przekonani, że Jezus jest obiecanym przez Boga Zbawicielem, Mesjaszem. To On będzie panował jako król i pokona wszystkich wrogów. Dzisiaj Jezus i Jego przyjaciele idą do świątyni. Tutaj ludzie śpiewają, modlą się i składają ofiary. To tutaj odbywają się uroczyste nabożeństwa. Na terenie świątyni zawsze coś się dzieje. Czasami jest tutaj tak gwarno jak na targowisku. Jedni kupują zwierzęta ofiarne, inni je sprzedają. Ludzie robią interesy. Tak właśnie tutaj jest. Dzień po dniu. A wszystko ma tu specjalne, bardzo wysokie świątynne ceny. Nagle Jezus bardzo się rozzłościł. Świątynia jest przecież domem Bożym. Jest miejscem, w którym ludzie mogą rozmawiać z Bogiem. Myślicie tylko o pieniądzach, a nie o Bogu. Wywraca stragany i stoły przekupów. Wszystkich handlarzy wyrzuca ze świątyni. Natychmiast przybiegają kapłani i inni mężczyźni, którzy mają w Izraelu coś do powiedzenia. Na co pozwala sobie ten Jezus? Uważa, że jesteśmy złymi ludźmi i nie czcimy Boga? Przecież to On właśnie wciąż postępuje przeciwko prawu. A na dodatek ludzie wierzą, że to On jest wysłanym przez Boga Zbawicielem. Niesłychane! Kilka dni później Jezus i Jego przyjaciele siedzą razem w dużej sali. Piotr i Jan przygotowali jedzenie. Jest wieczór i właśnie zaczyna się Pascha. Święto Paschy przypomina im o tym, że dawno temu Bóg wyzwolił lud Izraela z niewoli egipskiej. Jezus modli się. Dziękuję Bogu za chleb, który mogą spożywać, po czym każdemu ze swoich przyjaciół podaje kawałek i mówi: ten chleb to symbol mojego ciała, które będzie za was wydane. Za każdym razem, kiedy będziecie spożywać wieczerzę, myślcie o tym, co dla was zrobiłem. Następnie Jezus bierze kielich z winem i mówi: wino to symbol mojej krwi, która będzie za was przelana, aby zmyć wasze grzechy. Dzięki temu ludzie nie będą już oddzieleni od Boga. Jezus jest smutny. Jeden z was mnie zdradzi. Co mają znaczyć twoje słowa? Kto z nas ciebie zdradzi? Myślisz, że to ja? Wypytuje przerażony Piotr wraz z innymi. Pospiesz się, Judaszu, i zrób to, co zaplanowałeś. Wtedy Judasz wstaje i wybiega w ciemną noc. Wieczerza dobiegła końca. Jezus idzie z przyjaciółmi na Górę Oliwną. Tej nocy wszyscy we mnie zwątpicie i nie zrozumiecie, co się stało. Piotr kręci głową. Niemożliwe. Nawet jeśli wszyscy inni w ciebie zwątpią, ja zawsze będę przy tobie. Piotrze, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, 3 razy powiesz, że mnie nie znasz. Nigdy, Jezu, nigdy tego nie zrobię. Nawet gdybym musiał umrzeć razem z tobą. Jezus i Jego przyjaciele przybywają do ogrodu zwanego Getsemane. Usiądźcie tutaj i poczekajcie na mnie, a ja pójdę się modlić.
Jezus bierze ze sobą tylko najbliższych przyjaciół, Piotra, Jakuba i Jana. Piotr jest zdziwiony. Co się dzieje z Jezusem? On drży. Jego twarz jest bardzo blada. Módlcie się, moi przyjaciele. Zostańcie przy mnie i nie pozwólcie, abym został sam. Jezus nieco się oddala i głośno się modli. Boże, mój Ojcze, Ty możesz wszystko. W Twojej mocy jest też to, abym nie musiał cierpieć. Ale niech się stanie nie to, czego ja chcę, lecz to, czego Ty chcesz. Jezus wraca i budzi śpiącego Piotra. Śpicie? Nie możecie czuwać ze mną przez jedną godzinę? Nie śpijcie, lecz czuwajcie i módlcie się. Jezus po raz drugi idzie się modlić. Gdy wraca, jego przyjaciele znowu śpią. Ponownie ich budzi i zostawia, aby się modlili. Teraz Jezus jest smutny. Wstańcie. Musimy już iść. Zbliża się ten, który mnie wyda. Nagle słyszą jakieś głośne hałasy. To rzymscy żołnierze, cały oddział. Jest z nimi wielu mężczyzn z policji świątynnej, a wśród nich Judasz. Jezus spokojnie idzie w ich stronę. Najpierw podchodzi do Jezusa Judasz i wita go pocałunkiem, tak jak dobrego przyjaciela. Właśnie na to czekali żołnierze, którzy umówili się z Judaszem, że pocałunek będzie znakiem. Teraz wiedzą, kogo mają aresztować. Dopiero w tym momencie przyjaciele Jezusa zaczynają rozumieć, co się stało. Panie, czy mamy Cię bronić? Piotr wyciąga swój miecz, uderza nim jednego z przybyłych i ucina mu ucho. Przestań, schowaj swój miecz. To wszystko musi się stać. Tak chce Bóg, mój Ojciec. Powiedział Jezus i uleczył ucho zranionego. Piotr i inni uciekają. Ukrywają się w ogrodzie. Bardzo się boją. Tymczasem żołnierze wiążą Jezusa i zabierają go. Piotr nie może tego wszystkiego pojąć. To nie może być prawda. Jeśli Jezus jest Zbawicielem, którego Bóg posłał, to Bóg powinien teraz coś zrobić. Potajemnie idzie za żołnierzami prowadzącymi Jezusa. Idzie z nim również Jan. Jezus zostaje zabrany do pałacu arcykapłana Kajfasza. Tu w siedzibie rządu narodu żydowskiego zebrali się także sędziowie. Szukają oni świadków, którzy zeznaliby przeciwko Jezusowi i wcale ich nie obchodzi, czy zeznania będą prawdziwe. Jedni świadkowie twierdzą, że było tak, a drudzy, że było inaczej. Ich zeznania zupełnie do siebie nie pasują. Zniecierpliwiony Kajfasz chce wreszcie wiedzieć, co się stało. Pyta Jezusa: czy to Ty jesteś Mesjaszem obiecanym przez Boga Zbawicielem? Tak, to ja. Wtedy najwyższy kapłan rozdziera swoje ubranie i krzyczy: słyszeliście go? To jest bluźnierstwo! On się uważa za Syna Bożego, sam się osądził! Zgromadzeni ludzie są oburzeni. On musi być skazany na karę śmierci! Biją Jezusa, plują na Niego i wyśmiewają Go. W międzyczasie na dziedziniec pałacu docierają Piotr i Jan. Siedzą tutaj żołnierze i ogrzewają się przy ognisku. Piotr bardzo odważnie przysiada się do nich. Tuż obok przechodzi młoda kobieta, która z zaciekawieniem patrzy na twarz Piotra. Ty też byłeś z tym Jezusem z Nazaretu. Ja? Nie wiem, o czym mówisz. Wystraszony Piotr natychmiast udaje się w kierunku bramy. Nagle znowu ktoś mówi: ten człowiek także był z Jezusem. Mylisz się, to nie ja! Broni się Piotr. Po chwili ktoś inny krzyczy: tak, to ty! Widziałem ciebie z Jezusem w ogrodzie! Nie znam człowieka, o którym mówicie! W tym momencie słychać głośne pianie koguta. Jezus odwraca się i patrzy na Piotra. Och nie! Kogut! To o tym mówił Jezus.
Boże, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Piotr wychodzi na zewnątrz i gorzko płacze. O tym, co stało się z Jezusem, dowie się później od Jana i innych. Wcześnie rano Jezus jest związany i prowadzony do Piłata, rzymskiego namiestnika, który ma zdecydować, czy Jezus jest wrogiem państwa. Arcykapłani i politycy uważają, że nim jest, bo przecież sam mówi o sobie, że jest nowym królem posłanym przez Boga. Piłat pyta Jezusa: czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, to ja. Lecz królestwo moje nie jest z tego świata. Piłat jest przekonany. Ten człowiek nie jest przestępcą. Chce uwolnić Jezusa. Tymczasem przed domem Piłata zbiera się tłum ludzi. Każdego roku podczas święta Paschy namiestnik wypuszcza na wolność jednego więźnia wskazanego przez lud. Piłat pyta: kogo mam uwolnić tym razem, Barabasza czy Jezusa, waszego króla? Barabasz był mordercą, brał udział w zamieszkach i zabił wielu ludzi. Kapłani podżegają tłum. Jezus nie może być obiecanym Zbawicielem. Gdyby nim był, Bóg nie pozwoliłby, aby pojmali go Rzymianie. Wybierzcie Barabasza! Barabasz! 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 Aby ich zadowolić, wydam Jezusa na biczowanie, postanawia Piłat. Żołnierze przyprowadzają Jezusa na dziedziniec pałacu. Biczują jego plecy, które coraz bardziej krwawią. Robią sobie z Jezusa żarty i wyśmiewają go. Narzucają na niego czerwoną pelerynę i wciskają na jego głowę splecioną z cierni koronę. Klękają przed nim i drwiąco wykrzykują: niech żyje król żydowski! Piłat ponownie prowadzi Jezusa przed zebrany tłum. Spójrzcie na niego, jestem przekonany, że on jest niewinny. Jednak krzyk tłumu jest coraz głośniejszy. Precz z nim! Ukrzyżuj go! Piłat przystaje na decyzję tłumu i wydaje polecenie ukrzyżowania Jezusa. A Barabasza, mordercę, uwalnia. Żołnierze zabierają Jezusa i wyprowadzają go z miasta. Sam musi nieść swój krzyż. Idzie za nim wielu ludzi, aż na wzgórze, które nazwano Golgotą. Tutaj żołnierze przybijają Jezusa do krzyża. Nad jego głową umieszczają tabliczkę z napisem: to jest Jezus z Nazaretu, król żydowski. Po prawej i lewej stronie Jezusa ukrzyżowano dwóch mężczyzn, dwóch przestępców. Ludzie przyglądają się temu z ciekawością. Są zdumieni, gdy słyszą, jak Jezus się modli. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Żołnierze rzucają losy, aby podzielić się szatą, którą miał na sobie Jezus. Ludzie stojący pod krzyżem drwią z Jezusa. Spójrzcie na niego! Innych wybawiał, a sam siebie nie może uratować! Niech zejdzie z krzyża, jeśli naprawdę jest Zbawicielem, którego posłał Bóg. Wtedy uwierzymy, że nim jest. Z oddali patrzą na to wszystko zasmuceni i bezradni przyjaciele Jezusa. Jest z nimi wiele kobiet. Jego matka, Maria, matka Jakuba i Jana, Maria Magdalena i inne. Nagle, około południa, w całym kraju robi się ciemno. Mrok trwa aż 3 godziny. Wszyscy, którzy stoją przy krzyżu, słyszą głośne wołanie Jezusa: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? W tym momencie zaczyna drżeć ziemia. Wszyscy są przerażeni, nawet żołnierze. Jezus wie, że wypełnił wolę Boga i woła: wszystko się wykonało. Potem umiera.
czyż nie brzmiało to jak okrzyk zwycięstwa? Żołnierze są bardzo zdziwieni. Nigdy wcześniej nie widzieli, aby ukrzyżowany umierał tak jak Jezus. Ten człowiek naprawdę był synem Boga, szepcze rzymski oficer. Wieczorem przychodzi do Piłata Józef z Arymatei. Józef jest członkiem Sanhedrynu, ale potajemnie wierzy w Jezusa. Chce go pochować. Piłat pozwala mu na to. Józef owija ciało Jezusa w płótno i składa je w swoim nowym grobowcu wykutym w skale. Następnie zatacza wielki kamień, aby zasłonić nim wejście do grobu. To już koniec. Jezus nie żyje. Mężczyźni, kobiety, nawet jego uczniowie są pogrążeni w smutku. A może Jezus nie był Mesjaszem? Może nie był obiecanym przez Boga Zbawicielem? Tak bardzo daliśmy się oszukać? Wszyscy rozchodzą się do swoich domów w zupełnej ciszy. 2 dni później jest niedziela. Wcześnie rano kilka kobiet udaje się do grobu. Mają ze sobą olej i maść do balsamowania ciała Jezusa. Jak zdołamy odsunąć kamień, który zasłania wejście do grobu? Zastanawiają się kobiety. Ale co to? Kobiety nie wierzą własnym oczom. Kamień jest odsunięty. Niepewnie wchodzą do grobowca. Siedzą tu 2 mężczyźni cali w bieli. To aniołowie, posłańcy Boga. Kobiety przelękły się, gdy aniołowie zaczęli do nich mówić. Nie bójcie się. Szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany? Leżał tutaj, ale już go tu nie ma. On zmartwychwstał. Teraz idźcie do jego przyjaciół i powiedzcie im, że Jezus powstał z martwych. Wystraszone kobiety opuszczają grobowiec tak szybko, jak to tylko możliwe. Są bardzo przerażone. Nie ma Jezusa. Grób jest pusty. Kobiety przybiegają do uczniów Jezusa. Brak im tchu. Widziałyśmy aniołów. Mówili, że Jezus zmartwychwstał. O czym wy mówicie? Najwyraźniej coś się wam przywidziało. Mówią mężczyźni i potrząsają głowami. Ale to prawda, tak powiedzieli aniołowie. Przekonują ich zdenerwowane kobiety. Piotr i Jan postanawiają się jednak upewnić i idą do grobu. To prawda. Jezusa tu nie ma. Zostały tylko prześcieradła. Zdziwieni i zamyśleni mężczyźni wracają do domu. W międzyczasie Maria Magdalena ponownie udaje się do grobu. Nie może w to wszystko uwierzyć. Płacząc patrzy na grób. 2 aniołowie pytają ją. Dlaczego płaczesz? Bo ktoś zabrał Jezusa, mojego Pana, a ja nie wiem, dokąd go zabrano. Maria Magdalena odwraca się, a przed nią stoi mężczyzna i pyta. Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Maria Magdalena myśli, że to ogrodnik. Czy to ty go zabrałeś? Mario. Teraz jest absolutnie pewna. To nie ogrodnik, to jest Jezus. Bardzo szczęśliwa obejmuje jego nogi. Mistrzu! Puść mnie, idź do moich przyjaciół i powiedz im, wracam do mojego Ojca, do waszego Boga. Wieczorem wszyscy przyjaciele Jezusa zebrali się w jednym domu. Zamknęli drzwi w obawie, że też będą pojmani i wtrąceni do więzienia. Rozmawiają ze sobą bardzo podekscytowani. Przecież tak wiele się dzisiaj wydarzyło. Dzisiaj także Piotr widział Jezusa. Tymczasem przychodzą do nich 2 mężczyźni i mówią. Na drodze do Emaus spotkaliśmy człowieka, który szedł z nami. Przez całą drogę tłumaczył nam, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Gdy dotarliśmy do domu, zasiadł z nami do stołu. Wziął chleb, przełamał go i podał nam. Wtedy go rozpoznaliśmy. To był Jezus. A gdy ci 2 mężczyźni jeszcze mówili,
Nagle na środku pokoju stanął Jezus. Pokój wam. Widząc świeże rany na jego ciele, wszyscy natychmiast rozpoznają, że to naprawdę on. Jezus wyjaśnia im słowa, które są zapisane w Biblii, a które mówią o nim jako Mesjaszu. Nagle Piotr i inni uczniowie Jezusa doznają oświecenia. Już rozumieją. Nasz Mesjasz, nasz obiecany przez Boga Zbawiciel, musiał cierpieć i umrzeć za nasze grzechy, za wszystkie złe rzeczy, które robią ludzie. Po 3 dniach powstał z martwych, tak jak chciał Bóg. To o tym już od wielu wieków mówią starożytne pisma. Teraz Jezus daje swoim uczniom polecenie. Tak jak mój Ojciec posłał mnie, tak ja was teraz posyłam. Idźcie i ogłaszajcie, mają to usłyszeć ludzie na całym świecie. Każdemu człowiekowi, który zwróci się do Boga, będą przebaczone wszystkie grzechy. Uczniów wypełnia wielka radość. Jezus żyje! Bóg sprawił, że zmartwychwstał. To prawda. Jezus jest posłanym przez Boga Zbawicielem. Powinni o tym wiedzieć wszyscy ludzie.